Strażacy z Dolnego Śląska, w tym z Legnicy, Chojnowa, Lubina, Polkowic oraz innych jednostek wyjechali z pomocą do Francji 11 sierpnia. Na miejscu pomagali walczyć z ogromnymi pożarami lasów w okolicach Bordeaux. Sam dojazd na miejsce zajął im 3 dni. Moduł, o którym rozmawiamy, GFFV, jest to zespół pojazdów oraz ratowników, którzy są przygotowani do tego, ażeby gasić pożary lasów. Taki zespół jest to zespół 409 pojazdów, 146 ratowników, którzy są gotowi do tego, ażeby pojechać za granicę i pomóc krajom, które są krajem potrzebującym. We Francji był to bardziej teren płaski, powierzchnia tych pożarów była bardzo, bardzo duża, dlatego też władze francuskie poprosiły o to, ażeby kraje międzynarodowe wsparły te działania. Poza nami były tam również moduły i z Niemiec, i z Austrii, i z Rumunii. Tym samym musieliśmy się na bieżąco uzupełniać kwalifikacjami, sprzętem, po to, żeby ugasić wskazane odcinki, które nam zostały przydzielone. Na miejscu strażacy utworzyli swoje miasteczko i przez kilka dni tam mieszkali. Cały czas byli oczywiście wysyłani do walki z żywiołem. Zespół logistyczny, który w tym module się znajduje, jest zobowiązany do tego, ażeby zbudować małe miasteczko, po to, żeby ratownicy mieli czas na to, żeby się przygotować do wejścia do działań, po to, żeby po samych działaniach mieli czas, żeby odpocząć, po to, żeby mogli też się przespać, ponieważ te działania zazwyczaj trwają 24 godziny, a tym samym musimy zorganizować całą logistykę po to, żeby ratownicy byli w pełni gotowi do tego, żeby podejmować działania. Miałem tą przyjemność akurat, że rzeczywiście byłem już w różnych krajach, miałem tą przyjemność szkolić strażaków, bo od Kenii, Etiopii uczęszczam w różnego rodzaju kursach z Komisji Europejskiej. No i ten bagaż doświadczeń, który z kolei ja tam pozyskam, staram się dzielić z kolegami podczas tych zdarzeń, dlatego też jadę w funkcji tej dowódczej, która ma tą możliwość przekazywania wiedzy tam kolegom, którzy ze mną są. Dowódca Dolnośląskiej Grupy Strażackiej ma na swoim koncie także doktorat i na co dzień uczy studentów w legnickiej uczelni. Była to dla niego kolejna misja zagraniczna wraz z grupą dolnośląskich strażaków, którzy wcześniej byli również na podobnej akcji w Grecji.